przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, czyli tak. Ramowy plan pracy Rady Gminy. Proszę Państwa, otrzymaliśmy materiały. Myślę, że Pan Przewodniczący, jeśli można, prowadzi do Państwa w tematykę. A jeśli nie, to proszę. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Szanowny Panie, to jest ramowy plan pracy Gminy Porąga na 2-3 rok. Takie punkty tutaj próbuję sobie pisać. Natomiast jeżeli byłyby jakieś jeszcze wnioski, czy coś, to jest ramowy. Oczywiście, to ja wszystkie ramowe, wszystkie mogę powiedzieć. Dobrze, sama rama. Przepraszam za dygresję, ale bardzo proszę, jeśli nie ma pytań, to proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem ramowego planu pracy Rady Gminy na 2014 rok, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie wiem, bo nie z tych osób, które oczywiście pozostały. Tak jednocześnie, to cieszę się niezmiernie. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, czyli plan pracy Komisji Budżetu, czyli tej komisji, która się obecnie odbywa. No ja, jako Pan Przewodniczący uprzejmie raczej na odpowiedź, to też jest pewna ramówka, na której można pewne rzeczy dołożyć w każdej chwili. No na pewno nie wszystkie można zdjąć, bo pewne rzeczy muszą się odbyć, jeśli nam to podoba, czy nie. Ale do Państwa należy decyzja, co w tym temacie zrobić. Słucham Państwa. Bo tu jest znajdę, co nie Państwo macie na piątek, a na drugim, co nie Państwo macie na dziś. Proszę, bym się nie i jeszcze na popatrzeć, jak na dobrze. Jeśli nie widzę żadnych głosów, to kto z Państwa jest na przyjęciem ramowego planu pracy Komisji Budżetu na 2014? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zapisać, że plan został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do realizacji kolejnego ustanowienia służebności grupy. Proszę Państwa, dostaliśmy dzisiaj jeszcze w uzupełnieniu mapkę, ponieważ brakowało nam tutaj do tych materiałów komu, gdzie. Jeśli są pytania, tu myślę, że Pan Wójt, a to Pan Skarbnik, jak tutaj wyjaśni. Tak, bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Znaczy, chodzi o to, że generalnie ta służebność dotyczy drogi, która funkcjonuje jako droga, tylko przy badaniu stanu gruntu okazało się, że ta droga jest pasiskiem. Także musimy po prostu, jeżeli gruba droga, to nie będzie problemu, ale jeżeli jest to pasisko, to musimy, jest grunt inny niż droga, to musimy brać służebność mieszkańcom, żeby sformalizować to do używania tego gruntu jako droga. Czy też nie od Was rozumiem, tak? Tak, no bo to jest droga, tylko że jest zapisane jako pasisko i musimy zrobić służebność, bo po tym gruncie mogą się użytkować tam. Czy z Państwa radnych chcieliby zabrać do temacie głos? Nie mam, nie widzę, nie słyszę. To w związku z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntu. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, nie słyszę. Jest to dość, proszę zapisać. Dziękuję uprzejmie.